dnia bukszpan ma już roczek! Ewa, widziałam, że masz ten moją ulubioną serię w wersji komiksu. Po prostu kocham to. Tak. Bo to było czym to się może różni od książki? Albo... No to jest to Morze Potworów Ricka Riordana. Właśnie jest to wydane w formie komiksu. Ta seria jest stała się tak popularna. To jest druga część serii Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. I właśnie w formie komiksu, także dla fanów, którzy lubią właśnie książki, komiksy. Tak, to właśnie mogą sobie... No, ale wiesz, cała seria i w ogóle Rick stali się tak sławni, że teraz wszyscy za tym szaleją, wychodzą filmy, komiksy, i wszyscy rzucają się na serie właśnie, te inne serie dodatkowe, które o Boga też inny. Chess, nie? No, Bogowie Egipscy potem, bo tu są akurat Bogowie Greccy, nie? Tak. No. I na pewno jest to bardzo ciekawa forma, bardzo właśnie są bardzo ciekawe przedstawione postacie. Może niektórzy sobie nawet tak ich nie wyobrażali, więc jest to na pewno bardzo fajne. I właśnie w tym komiksie rysował Attila Futaki. No ona. Ty, chyba kojarzę. I właśnie w tej części, znaczy w tym komiksie Percy wraz z przyjaciółmi wyruszają uratować Grovera. I innego przyjaciela. To co ja mogę powiedzieć? To jest Nerf. Jest to Nerf, autorka Jenny Ryan. Co mogę powiedzieć na temat książki? Otóż tak chwalicie ten film, a książkę wpisuje na straty. Nie chcę tak mówić, że jest bardzo złe, ale mi się nie podobało. A była o czym to jest złe? A czym się różniło od filmu? Ja na filmu. Na pewno z tego, co widziałam po trailerach filmu, w książce jest... oni zabrali tylko z książki pomysł. Ale całe zadania... Powiedz, co ci się w książce nie podobało. Właśnie, te wszystkie zadania były takie... Całość dzieje się w przeciągu 72 godzin może? No jak w filmie też było. No. To nie jest złe. No ale w dwa dni... i to cała... Ta bohaterka wydaje mi się taka jakaś sztuczna. A o czym to w ogóle opowiada tutaj? Tak więc, opowiada to o dziewczynie, która jest tak jakby odpowiedzialna za makijaże w teatrze. Ona jest tam szarą myszką i tak dalej, zawsze się jej przyjaciółka wyróżnia, to ona jest gwiazdą przedstawienia. Po prostu, no tak. Wiesz, ma przyjaciółkę, która jest szalona i tak dalej, a ona jest taka cicha. Mhm. Jest tylko tam na tamtą cały czas zwracają uwagę, a na nią nie. No tak, wiesz, i jest taka gra w internecie, która się nazywa Nerwę. Jest tam, super ta gra. Znaczy, ona jest dość niebezpieczna. Niebezpieczna. Bardzo niebezpieczna. Są tam wyzwania. Ale ja myślę, że pomysł ten autorki był genialny i nie wierzę, żeby książka była taka kiepska. Więc ja to sięgnę, ja to przeczytałam, bo się dowodnie, że nie jest taka zła. W takim razie to chodzi o to, że jest, tak jak Oliwia mówiła, przepraszam, powiem to za ciebie, bo nie potrafię się dzisiaj wysłowić. Jest taka gra, w której decydujesz, czy jesteś graczem, czy widzem. Jeśli jesteś graczem, dostajesz od widzów wyzwania, czy od komputera to było? Od tych, którzy to po prostu tą grę zaprojektowali. Aha. Dostajesz wyzwania i musisz te wyzwania robić. I za każde wyzwanie jest dana nagroda, a pieniądze, bądź coś. I różne osoby dochodzą do finału, gdzie dobra, się ale generalnie jak jedno zawalisz, to wywalają cię z całej gry i tracisz wszystko. W ogóle ta gra jakby wchodzi w całą twoją działalność w internecie, ta gra wie o tobie wszystko. I tak. Ciężko jest się z tego wyplątać. Tak więc, no i to jest o tej bohaterce, no, która zaczyna w to grać i widzi, na początku jest zafascynowana, a po tym zaczyna widzieć, jakie to jest niebezpieczne i w co się wplątała. Więc nie ufajmy ślepo internetowi. Tak, to jest... Ała! To jest fanfic polskiej autorki Natalii Łasińskiej. Bohaterka, ona mieszka w Poznaniu. Chodzi do liceum, do drugiej klasy, ona między innymi czyta fanfiki, pisze, ale to tak o tym tutaj niezbyt jest. Ona musi brać takie tabletki antydepresanty i pewnego dnia
one jej się kończą. A że nikt o tym nie wie, to nie może tak po prostu sobie iść i ich kupić. A do nie może powiedzieć mamie? Nie może. Czy nie, nie mam, nie mam. To nie jest śmieszne. Tak z czarnym humorem. Ale chwila, to za nie ma, nie ma. To kto jej wcześniej kupił te antydepresanty? Ona chodzi do lekarza, ma tam nie wiem co ileś wizytę, ale no nie wiem. Wykorzystała. Wykorzystała, wybrała podwójne dawki, no. Miała słabniejsze dni. Aha. Postanowiła przeżyć te dwa tygodnie bez tych tabletek. I idzie do szkoły, jest już w rozpoczęciu roku szkolnego. I tam właśnie jest pierwszy dzień bez tych tabletek i spotyka chłopaka. I ten chłopak się okazuje, że on się przeprowadził dopiero. On tylko sobie kupił swoje mieszkanie, ale on nie ma maili. Czekaj, ile ma lat? W której ulicy? Mają 18 lat. Przeprowadził się tu, kupił sobie mieszkanie, kupuje sobie mleko. Nie ma mebli. Nie ma mebli. Mieszkanie ma, nie wiem, ma dzianych rodziców pewnie. Ma tylko to mebli. I ona postanawia pomóc, bo chce być no taka altruistka. Dobra, zbuduję meble. Nie, bo ja stare meble i mu postanawia pomóc i mu pomaga. I w dalszej części... A ona mieszka? Nie, z ciocią i z tatą, ale z ciocią. To czemu ciocia i tata nie mogą mieć tablety? Bo oni o tym nie wiedzą, oni... No dobra, tak. I ona... Tak, ona wiedziała, do tego zginęła. Okej. Ona, jak przestaje grać, to ona się zmienia. Bardzo się zmienia. Na lepsze, na gorsze. Jak powiem, to jest takie spowiedź. Dobra, że mały, słodki, miły. Tak, bardzo ważne zdanie jest tutaj, że ma dość bycia grzeszną dziewczynką i potrójnego spełnienia cudzych oczekiwań. To jest bardzo ważne. Ja się podwoli i będzie babkę, ale fajne. Wydaje się bardzo fajnie takie typowo naszym trofią w sobie i całą to tak. Czy to ona jest na okładce? I właśnie fajnie jest to, że na okładce też trzeba... A ona ma na imię Tosia. Pewnie nie będzie widać, ale na okładce są tabletki. Właśnie, ale tylko tak się chciała zobaczyć. A, widzę! No. Naprawdę dobrze napisana, łatwo się czyta po prostu. Czyli teraz, ja będę miała czas. Szeptucha Katarzyny. Szeptucha. Szeptucha Katarzyny. Bereniki Mistrzów. Przepraszam, coś mi wpadło do karty. W każdym razie Katarzyna Berenika Mistrzów, może ją kojarzycie z Jadlas, z Jadlica, Wielczyca. Tak, w każdym razie to jest polska autorka. Jedyna polska autorka, którą lubię. Zobaczyłam jej książkę Szeptuchę i zaczęłam czytać i po prostu szczęka mi opadła, bo nie wpadłabym na taki pomysł, że... czytamy ostatnio, tak jak tu był Percy Jackson, o bogach greckich, o bogach egipskich i tak dalej. To jest książka o bogach i mitologii słowiańskiej. Sapkowski się kłania. Sapkowski czerpał też z mitologii słowiańskiej. To jest generalnie alternatywna rzeczywistość, tak jakby, w której Mieszko I nigdy nie przyjął chrztu, tylko porwał Dobrawę i się z nią ożenił. I teraz, Polska przetrwała i wciąż ma monarchę i teraz są dzisiejsze czasy, no i wiesz, jakieś tam staruszki na wsiach wciąż wierzą, modlą się do bogów i oprócz takiej normalnej medycyny i lekarzy na jakieś właśnie tam cały czas kultywują tych bogów, są obchody, nocy kupały i po prostu czytasz to i dowiadujesz się tylu rzeczy o swoim kraju, o dawnych wierzeniach, że to jest wow, tak? Potem są stworzenia właśnie, bogowie i główna bohaterka nie lubi wierzyć, bo ona jest taka, że chce zostać lekarką, że medycyna, że mamo, to wszystko nieprawda i ten... No i żeby pójść na medycynę, musi zostać lekarzem, musi odbyć staż. Dostaje staż u Szeptuchy, która jest taką trochę lekarką, taką sielarką, a la czarownicą, nie wiem jak to napisać, która, no wiesz, gdzieś tam na wsiach przychodzisz do niej, a ona ci daje porady, że północy idź do studni i przemyj się w wodzie wyłowionej z trzeciego wiadra i wtedy zostaniesz uleczona, coś takiego. No i wiesz, ona jest taka sceptyczna i tak dalej i... Czyli żeby iść na medycynę, musi... Odbić tak, no właśnie, bo ta cała rzeczywistość jest taka przysiągnięta mitologią słowiańską, że to jest cudowne. A ja to jest tylko jedna część? Dwie. Ale wydaje się, że tak super. No to mały druga część. Ale w ogóle... Jezus, moje Arturo! Zrobi się ciągle pomysł, żeby Mieszko nie
bardzo fantastyczną. No, to jest książka napisana ją napisała, nie wiem dokładnie jaka to jest, Brandon Bull. To jest mężczyzna! To jest autor właśnie Boru, nie? Ja tam nazwałam się. I oglądałeś z tego klubu Wings. Napisał książkę. Jeszcze poza światowcy. I napisał, no aha, dobra. I bohaterem jest Jason Walker. I on ogólnie ma... Ty, on napisał właśnie Bór? Tak, napisał właśnie Bór. Wojny z cukierką. I on, ten bohater ogólnie ma dobre życie, mieszka gdzieś tam w mieście i chodzi do zoo pracować. I pewnego momentu jakby podczas tego pracy w zoo... A co on robił w zoo? Pracował. No ale co robił? I okazuje się, że ta otwarta paszcza hipopotama była bramą do innego świata. Nikt mu się nie sprzeciwia. I to jest jakby świat bez bohaterów i ten. I on będzie tym bohaterem? W sensie tym bohaterem jest taki heroiczny bohater. On właśnie nie jest heroiczny, ale właśnie chodzi po innych byłych herosach, którzy jakby siedzą na przykład w miastach i służą jako symbol przegrany. I on właśnie chodzi i nie wierzy w to, że ludzie tak mogą nisko upaść. I on właśnie zbiera jakby nową ekipę nowych ludzi. Wyrusza taką podróż, która ma mu pomóc w tym wszystkim. Ogólnie świat jest mega fantastyczny, ponieważ są nowe stworzenia. Też są takie miejsca, które naprawdę są właśnie jak ta brama hipopotama, to wiele takich innych ciekawych miejsc, że wchodzą takie miejsca, które nikt się nie spodziewał. Nie chcę wiedzieć, dokąd wchodzą. Warto się czytać. I ogólnie polecam przeczytać, bo to jest naprawdę fajne, ale zarazem też nie komiczne. Który zakradł się do mnie przez okno. A nie zakradał? Zakradał. Kirsten Mosley, która jest porównywana do Anny Todd, do Jennifer L. Armentrout i do Colleen Hoover. Jest to książka o prawdziwej miłości, która narastała przez lata. Główny bohater, ile mają lat główny bohater? To znaczy, kiedy zaczynamy czytać tę książkę, ona ma lat 12? Nie, 10. Ona ma lat 10. A to jest na samym początku, czekaj? Nie, czekaj, ona ma 10. Nie, tak albo ona ma 8. Dobra. 8 albo 10, on jest 2 lata starszy od niej. I to jest tak jakby... To jest taki prolog, jakby. Tak, prolog. A i potem... później przenosimy się dalej i ona ma 17, a on ma 19. W każdym razie powiedz o tej najważniejszej rzeczy, która nie jest spoilerem, bo już jest napisana w samym tytule. No dokładnie, jest to chłopak, który się od lat zakłada na nim przez okno i śpi z nią w każdej nocy. Ale nie śpi z nim, oni nic nie robią w tym łóżku. Dobra! On po prostu przychodzi do nich, przytulają i idą spać. Tak, a w ciągu dnia jest najbardziej wrednym chłopakiem, którego ona zna. Ale oni się kłócą cały czas. Tak, chodzi do szkoły. To jest przyjaciel Su. Poczekaj, nie co? Ten Su. Nie rozumiesz tej życiowej dramy. To jest przyjaciel jego brata. I on jej brata. Jej brata. I on zakłada się do niej przez okno. I jakby było jej brat o tym usłyszał, to by go po prostu... To nikt nie wie. Rodzice tego chłopaka nie wiedzą. Ten no i to jest spowodowane tym. I on już jest od dnia w ogóle na temat... Daj im wiecie! Słucham, no. Ale to jest napisane już w epilogu, w prologu. Że ona była bita przez swojego ojca, jak była mała. Była wykorzystywana seksualnie i w ogóle. Dlatego on któregoś dnia przyszedł do niej do pokoju i po prostu ją przytulił, jak ona płakała. I to się stało i... Poczekaj! To się wyjaśnia w ciągu czytania książki, nie możesz tak mówić. To jest problem. Nie jest. Jest. Nie jest. Potwierdzę ci to. Dobra. Jest
wydaje się tak super ta książka. W ogóle ma... To jest cały czas opis tych... tych uczuć? Uczuć, tak? Tak. I to są inne wątki? Inne wątki. Są inne wątki, ale to jest jedna część. Nie, to jest jedna część. To jest jedna część. I to zakończenie jest po prostu... Ja to chyba cię wypożyczę. Mimo, że nie mam ostatnio wypożyczone. To jest mega. Wydaje się bardzo super. No, ja z tego nie mogłam się oderwać, to jest po prostu... Ale ja mam pytanie, dlaczego on przyszedł do niej i tam zaczął ją przytulać? Nie rozumiesz, ona ma traumę, ojciec ją bije i wykorzystuje seksualnie. Ale ja teraz sobie o płaczę. No, tak! Takie, o płaczę dziewczynka, wejdź sobie do jej domu i ją przytulę. To był przyjaciel z dzieciństwa. A znowu tak? Tak, bo oni byli sąsiadami. To jest sens, niby tak nie było normalnie. Posłuchaj, przeczytaj tą książkę i będziemy dyskutować, dobrze? Ale to jest podobne jak do sprawności Greena, że nie wszystko trzeba brać na uwagę. Nie, nie! Olivia, ty nie widzisz ogółu tej historii, nie wiesz o co dokładnie tam chodzi, dlatego tobie wydaje się... Poza się w jej sytuacji. No, ona teraz nie zrozumie, bo to dla ciebie w tej chwili jest bez sensu, ale jak zaczynasz to czytać i widzisz wszystko po kolei i zaczynasz rozumieć tą dziewczynę, tego chłopaka, to wszystko... Musisz zrozumieć tą sytuację między nimi. Czyli warto przeczytać. To mi przypominało, jak była książka Hopeless, tylko myślę, że to jest 10 razy lepsze. Dokładnie. Przeczytałam to, no, nawet się w nocy będę nie wysłała jutro, ale chodźmy już, pora na kolację. Sobota, gulasz. Gotuj kaszę, zrób surówkę z selera. Uznała ostatni wypisek za celową złośliwość i otworzyła swoje z kiszonymi ogórkami. Czułeś się jak prawdziwy buntownik. Proszę, proszę, nie spodziewałam się tego podobie. Włączam telefon i zmieniam status na This is me z obiecującego na otwarty na propozycję. Wpisuję także zdanie karma mnie nie dotyczy. Mężczyzna nie miał nóg. Czyli to jednak nie byłyby głupy.